Cześć wszystkim, Chris Rudolf, Telewizja Nowej Rzeczywistości. A nie tak dawno, kilka miesięcy temu pewnie, kilka tygodni temu, podczas różnego typu nagrań i wykładów mówiłem o takiej mojej wizji, która dotyczyła spojrzenia na Matrix. Matrix był gdzieś tam w oddali, w jakiejś dolinie, tak jak ja bym stał na górze, jakimś szczycie, i tam w tym Matrixie na dole stada wystraszonych owiec kręciły się w kółko. Tych stad było kilka, przynajmniej w tej mojej wizji, i te stada kręciły się w lewą stronę, tak jak zapamiętałem to. Niedawne wydarzenia na świecie pokazują, że ta historia przeszła do rzeczywistości. Obecnie coraz więcej jest filmów i zdjęć pokazujących stada owiec, które kręcą się w kółko. Często to są pełne koła, czasami tylko wąski rządek owiec idzie dookoła, ale to bardzo ładne formy, nie są to jakieś owale, ale właśnie koła. A dlaczego tak się dzieje, nie wiemy. Oprócz do owiec dołączyły konie, dołączyły koty, dołączyły nawet robale. Jest to ciekawe jakieś zjawisko i przyrodnicze, i pewnie energetyczne, no i pewnie kreacyjne we wszechświecie. Zastanawiałem się, czym jest ta wizja dla mnie wtedy, kiedy ona się pojawiła, i tak doszedłem do wniosku, że to pokazuje jednak stada ludzi, że to jest metafora pokazująca różne grupy ludzi, którzy kręcą się ze strachu dookoła, nie mogąc znaleźć wyjścia z Matrixa, nie mogąc znaleźć czy tam dostąpić zbawienia. Myślę, że ten moment, kiedy wszechświat pokazuje nam koła zwierząt kręcące się godzinami, wskazuje, że weszliśmy na jakiś nowy etap transformacji, bo to, że jest transformacja, to wiadomo. Nowy etap transformacji, być może teraz będzie ten moment odkrycia całkowitej kurtyny, gdzie dowiemy się już tak dokładnie, kto jest kim i co jest czym. Chociaż nie do każdego to trafi do wnętrza, bo wielokrotnie opowiadałem różnym ludziom o tym, jak wygląda rzeczywistość, kto jest kim, co jest czym. No i często jednak ludzie odporni na wiedzę nie byli w stanie jej przyjąć. Nie byli w stanie jej przyjąć, wysłuchali, pokiwali głowami i poszli dalej głosować na tych czy na tamtych, albo poszli przyjąć eliksir. Taka jest rzeczywistość i trudno do tych ludzi mieć pretensje, ponieważ no, ich uśpienie, ich zahipnotyzowanie jest tak głębokie, że nie są oni w stanie przyjąć prawdy. Dawniej prawda ukrywała się przed ludźmi, teraz ludzie ukrywają się przed prawdą. Ktoś ładnie to ujął właśnie w takie słowa, i tak w rzeczy samej jest. Postanowiłem pochylić się nad tym tematem związanym właśnie z tymi stadami, po to, żeby przypomnieć niektórym z Was, bo wiem, że to jest wołanie na pustyni, że nie do wielu trafia to, co mówię. No i zresztą nie o to mi chyba chodzi, żeby tysiące czy miliony ludzi słuchało tego, co mówię, i przyjmowało to za prawdę. Chodzi o to, żeby mój głos, to, co mam do przekazania, trafiło do tych, do których ma trafić. Tak chyba w rzeczy samej no, rozwija się ta historia, ponieważ tam, gdzie są tłumy, tam, gdzie jest populizm, to moim zdaniem nie ma prawdy. Mówiłem wielokrotnie o tak zwanej heglowskiej dialektyce, czyli chodzi tu o to, że każda grupa jest infiltrowana przez Matrix, przez jaszczura i prowadzona na manowce. Wielokrotnie w różnych programach o tym mówiłem, więc tu specjalnie nie chcę tego powtarzać. Jedynie przypominam tym, którzy być może trochę ostatnio się dobudzili i zaczęli kumać to, o czym mówię. Ja nie mam całkowitej pewności, przeświadczenia, że moja prawda jest jedyna i słuszna. Ja przekazuję swoją prawdę tym, z którym ta moja prawda rezonuje. To nie ma nic wspólnego z ogółem, to jest skierowane do wąskiej grupy osób i ludzi, czy istot. I tak może zostawmy ten temat. Ci, którzy mają wiedzieć, będą wiedzieli, ci, którzy mają usłyszeć, usłyszą. Większość społeczeństwa ma jednak mentalność niewolnika i działa według tej mentalności. Im się wydaje, że najlepiej będzie, jak znajdą jakąś grupę, z którą oni będą rezonowali, i przewodnik stada tej grupy, jakiś guru, dyrektor, kierownik czy autorytet, powie im, co mają robić krok po kroku i którędy iść.
Wspominałem o dialektyce heklowskiej, więc nie ma sensu teraz wracać do tego tematu, ale to jest też dygresja dla tych, którzy jednak unikają pracy nad sobą i boją się wolności. Jeśli boisz się wolności, to nie trafisz na nową ziemię, nie wyzwolisz się z Matrixa i co dalej z tobą będzie, nie wiem. Ja to zresztą też nie wiem, co dalej ze mną będzie. Idę swoją ścieżką, ponieważ czuję, że wnętrze mnie prowadzi i tak ma być. Dokąd mnie to wnętrze zaprowadzi, nie mam pojęcia i szczerze mówiąc nawet tym bardzo się nie interesuję. Żyję chwilą obecną i wiem, że źródło, głos, który jest w moim sercu, zaprowadzi mnie tam, gdzie być powinienem. Jest dużo tych grup, wspominałem o tej wizji, o tych owcach, które się kręcą dookoła i w tych grupach są różne kierunki. Niektórzy myślą, że już są oświeceni, bo ich oświecone ego tak powiedziało, czyli oświecili się na poziomie ego i w tej chwili uważają, że nic nie muszą zrobić, że samo się im objawi, że pojawią się dla niektórych kosmici, jakaś Rada Galaktyczna, jakaś Kimberly, czy ktoś taki, kto tych właśnie wybranych zabierze na wyższe rejony egzystencji, tam gdzie już jest świat wspaniały i nowa ziemia. Inni wierzą w religijnego Jezusa, który zbawia ich tak jakoś już od iluś tysięcy lat, od dwóch może. Tak naprawdę to nie wiemy, kto, co i jak. Wiadomo, że jest to narzędzie, moim zdaniem, jest to narzędzie właśnie polityki Kościoła i przez to narzędzie wyzwolić się nie da rady w żadnym wypadku. No ale jeśli ktoś chciałby czekać na niego i chciałby, żeby to właśnie Jezus go wyzwolił, to też droga wolna. Ja nie mówię, że to coś złego. Każdy będzie miał to, co według wiary mu przyjdzie doświadczyć. Myślę, że właśnie ten sygnał, który pokazują nam zwierzęta kręcąc się w kółko, jest jakby alegorią tego, jak bardzo ludzie kręcą się w kółko, nie wiedząc, gdzie jest droga wyjścia. Pojawili się, no zawsze byli, ale teraz mocniej pojawili się też tak zwani strażnicy bram. To są różnego typu guru, autorytety, ludzie, których tłumy kochają i ci ludzie nadają ton. W całym zalewie prawdziwych informacji są jednak takie haczyki, które sprawiają, że tłumy nie są w stanie znaleźć tego jedynego czy tam dobrego wyjścia z Matrixa, z tej sytuacji, w której tkwią, w której cierpią i w której no, radykalne zmiany na gorsze właściwie postępują krok po kroku z dnia na dzień. Dlaczego tak jest? No, moim zdaniem dlatego, że strażnicy bram pokazują nam rozwiązania na zewnątrz, a jedynym wyjściem z tej całej sytuacji matrixowskiej jest wyjście przez nasze serca, jest pozbycie się wszelkiego typu przywar, ciężkich emocji ze świata 3D i dopuszczenie do głosu serca, Boga w nas samych, źródła, informacji ze źródła, które doprowadzi nas spokojnie na nową ziemię, do nowej rzeczywistości, na której nie ma już przemocy, hierarchii, wyzysku lepszych i gorszych, na którym jest miłość, radość i wspaniałe doznania. Żeby tam się znaleźć, należy otworzyć się na wolność, absolutną wolność, która jest również odpowiedzialnością za nasze działania, za nasze czyny. Jesteśmy kreatorami naszego życia i to my kreujemy wszystko to, co nas dotyka, co nas spotyka, co się wydarza w naszym życiu. Nawet wtedy, kiedy przychodzą sytuacje, których niby nie chcemy. Również wtedy my je stworzyliśmy. Bo stwarzamy rzeczywistość zarówno w sposób taki, jaki byśmy pragnęli, jeśli potrafimy to zrobić, jeśli jesteśmy kreatorami własnego życia, albo kreujemy życie na podstawie informacji, jakie dostarcza nam pasożytnicze lustro, czyli cały świat pasożytów, świat Matrixa, który jest takim jakby chyba polem treningowym dla dusz, aby doświadczyły zarówno cienia, jak i blasku i zdecydowały się, w którym kierunku chcą iść. No ciekawie się dzieje i teraz pytanie, co dalej robimy, co dalej chcemy zrobić. Jeśli już dojdziemy do wniosków, będziemy mieli absolutną pewność, że kreujemy swoje własne życie, no to będziemy mogli odpuścić dopiero chyba wtedy różne ścieżki, które
pokazują nam nasi przewodnicy, guru, kapłani czy ktokolwiek inny. I będziemy mogli poszukać odpowiedzi na temat, gdzie jest droga do zbawienia, we własnych wnętrzach. Informacje czy tam poszukiwanie prawdy na zewnątrz jest też bardzo ważne, ale wielokrotnie o tym mówiłem. Takie odcedzanie brudów od czystej energii czy ziarna od plew jest bardzo istotne, ponieważ no, w naszej rzeczywistości prawda jest zasypana różnego typu kłamstwami i te kłamstwa w tej chwili dominują. Jeśli tak jak kopciuszek nie odsiejemy ziarna od popiołu, no to niestety nie będziemy w stanie niczego z tą prawdą zrobić i do niczego ona nam nie będzie potrzebna. Bo sama prawda w jakiejś tam części zdobyta czy utrwalona, ale na poziomie tylko i wyłącznie ego, na poziomie umysłu, nie wprowadzona w ruch, nie wprowadzona w działanie tutaj w tym życiu na poziomie 3D, niestety niczego dobrego nam nie przyniesie. To mogą być jakieś połowiczne czy nawet ćwiartkowe sukcesy, ale nie będzie to pełne zbawienie. Każdy drogą do zbawienia idzie sam i moim zdaniem nie ma innej drogi. Warto jest pamiętać o tym, że ten świat jest bardzo okrutny czasami, jeśli dajemy mu na to zgodę. A niestety dajemy, ponieważ dajemy się ponieść dominacji naszych umysłów. I te umysły są zainteresowane w tym, żebyśmy doświadczali cierpienia, trudu i znoju. Aby pozwolić sobie na pewien komfort doświadczania wewnętrznych przeżyć i kreowania wewnętrznego takiego życia, jakie byśmy chcieli w przyszłości, należałoby jednak najpierw zaopiekować cały zewnętrzny świat. Mam tu na myśli jakby poznanie prawdy w sferze ciała, ducha i duszy, jak również tego, co w Matrixie, odcedzić ziarno od plew. Jak również mam tutaj na myśli zaopiekowanie w ogóle fizycznej egzystencji naszego ciała. Bo wiemy już, że kreujemy w przestrzeni naszych serc, ale wiemy, że kreujemy to w stanie relaksu i spokoju. Jeśli zabraknie nam jedzenia, jeśli będzie nam zimno, jeśli będziemy się bali, że nadchodzą jakieś wojska albo dzieje się coś niedobrego, to niestety trudno nam będzie albo będzie to zupełnie niemożliwe, żebyśmy weszli w stan relaksu i wykreowali świat naszych marzeń. Tego się nie da, dlatego prowadzimy tutaj z przyjaciółmi taką akcję pod tytułem Osady Nowej Ziemi, chociaż już teraz to chyba na to wszystko jest za późno, ale tak zwane bazy Nowej Ziemi myślę, że są jak najbardziej realnym pomysłem. Przypominam, że chodzi tutaj o to, by znaleźć gdzieś na wsi jakieś zaprzyjaźnione gospodarstwo rolne, może jakąś osadę, może jakiś ośrodek, cokolwiek na wsi i tam w razie W wylądować z grupką zaufanych przyjaciół po to, żeby przetrwać czasy przełomu. Bo owcze kręgi moim zdaniem zapowiadają nam to, że te czasy przełomu już przyspieszyły, że pełzająca wojna już jakby zmienia etap, przeformułuje się na coś, co bardziej dobitnie pokaże nam, że rzeczywiście jest to wojna, że giną ludzie i kto jest kim w tej całej rzeczywistości. Więc jeśli zadbamy o ciało, łatwiej nam będzie utrzymać się w stanie relaksacji, w kontakcie z własnym wnętrzem i przeczekać ten czas próby, który niewątpliwie moim zdaniem nastąpi i potrwa nawet może parę lat. Właśnie przeczekać w miarę jakimś tam komforcie, by to przetrwać i doczekać tego momentu, wykreować tą naszą nową ziemię. Nowej ziemi nie wykreujemy naszymi umysłami, ponieważ umysły mogą funkcjonować jedynie na przestrzeni 3D. One nie sięgają wyżej. W związku z tym, jeśli nie wyciszymy tych umysłów, jeśli nie uwolnimy się od ciężkich emocji, od odwagi w dół, czyli przede wszystkim od strachu, ale też od pragnienia przetrwania, które trzyma nas w tym matrixie. Pragnienie przetrwania to wszystkie przyjemności, jakie mamy tutaj w świecie 3D. Jeśli od tego się nie uwolnimy, no niestety to nie wejdziemy na nową ziemię. Nie będziemy w stanie go wykreować umysłami, ponieważ musimy wyciszyć te umysły, uwolnić się od wszelkiego typu haczyków, które trzymają nas
w Matrixie, w świecie 3D, w tej gęstości, i trzeba pozwolić na to, by nasze wnętrze, przestrzeń naszego serca, źródło w nas, które tylko tu funkcjonuje w środku, nie tam gdzieś na zewnątrz, żeby pokazało nam, wzniosło nas na tą nową ziemię, w erę wodnika na nową ziemię. Tak moim zdaniem można to uczynić i tylko tak. Żadna osada nowej ziemi nie będzie czymś takim, co później będzie funkcjonowało w nowej ziemi. Osady nowej ziemi mają za zadanie, moim zdaniem, jedynie przytrzymać świadomość tych ludzi w pewnych wibracjach, wysokich wibracjach i nie dać się znieść, ściągnąć niżej. To jest zadanie osad nowej ziemi. Na nowej ziemi wierzę wodnika, moim zdaniem, już tego typu układów społecznych nie będzie. Nowa Ziemia to absolutnie nowa jakość, której nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. No i teraz wracam, dlaczego akurat proponuję, by zrobić sobie jakieś bazy, przygotować sobie jakieś bazy na wsi. W miastach jest bardzo niebezpiecznie, tam jest najwięcej anten, są największe skupiska ludzkie. Sytuacja w Szanghaju już pokazała, jak bardzo władze mogą to wykorzystać. W tych skupiskach miejskich ludzie no, mają dużo większe problemy, żeby znaleźć jakieś wyżywienie, a nawet i nie mają gdzie się schować w razie co. Są na świeczniku i są łatwym łupem zarówno mundurowych, jak również fal elektromagnetycznych, którymi dysponuje Matrix w dużych ilościach i w takich urządzeniach, o których pewnie jeszcze większość z nas nie wie. To wszystko są bardzo duże zagrożenia, na wsi będzie tego dużo mniej. Chciałem też przypomnieć i zwrócić uwagę na wodę. W tej chwili jaszczur wodę wykorzystuje najmocniej, wprowadzając tam różnego typu substancje, które mają osłabić naszą genetykę, mają osłabić naszego ducha, mają całkowicie zatruć czy zabić dużą populację ludzi. Są już materiały na YouTubie i na innych platformach. Możecie obejrzeć film pod tytułem Patrz na wodę. Tam jasno naukowcy opowiadają o tym, w jaki sposób wykorzystywana jest woda pitna. Zauważmy, jak mocno wszystkie wioski prawie mają już wodociągi. A wodociągi, w ogóle całe zasoby wodne w tej korporacji, w której żyjemy, należą do obcego narodu, do kogoś, kto niekoniecznie jest zainteresowany naszym dobrem. Co dalej może się dziać, to sami możecie wyciągnąć wnioski. Pokazuję Wam sytuacje, które mogą zaistnieć, czy już nawet zaistniały. Weźcie pod uwagę, że przecież wiecie doskonale, jesteśmy truci chemistralami, żywność jest zatruta, picie, a fale elektromagnetyczne też chodzą na takich wibracjach, które szkodzą naszym organizmom. Nie mówię już o eliksirach i tego typu preparatach. Ostatnio widziałem film, w którym ktoś pokazywał, że nawet w tabletkach takich czy innych, nie będę tu nazwy wymieniał, znajduje się grafen. Grafen wchodzi w reakcję z różnego typu polami elektromagnetycznymi i możemy się domyśleć, jakie efekty może przynieść. To już chyba nawet w eliksirach to było widać. Więc jeśli nie zadbamy o swoje ciała, nie będziemy mogli przenieść się na nową ziemię, ponieważ wszelkie transformacje odbywają się w nas, w naszych ciałach. Tutaj nie ma czegoś takiego, że przylecą kosmici i nas zabiorą. No być może na jakieś farmy niewolnicze gdzieś tam w innych rejonach świata. Ale nie sądzę, żeby na nową ziemię. Na nową ziemię każdy sam poprzez przestrzeń własnego serca może wejść. I to nie będzie takie wejście typu jak wchodzenie na górę, a jedynie podniesienie swojej świadomości, która już wtedy wykreuje nową ziemię. Nowa ziemia ma swój kształt i formę, reszta będzie się pewnie tworzyła później, tak jak zwykle ze wszystkim, z każdym fraktalem, ale żeby tam dotrzeć, należy porzucić stary świat, pozwolić, żeby on zginął i otworzyć się na nowy. To wszystko w przestrzeniach naszych serc. To wszystko może się dziać, te przemiany jedynie na poziomie jednostkowym. Żadna grupa nas tam nie zaprowadzi. Z grupy możemy wyciągnąć pewne informacje, które mogą nam się przydać. Ale jeśli będziemy słuchali grupy w 100%, niestety
wejdziemy na manowce. To pokazała historia, jeśli ktoś refleksyjnie jakby pochyla się nad historią, nad wiadomościami, informacjami, jeśli ich nie łyka tak, jak to podają, tylko kwestionuje pewne rzeczy, sprawdza, zanim przyjmie to jako coś prawdziwego i właściwego, no to wiadomo, trafi tam, gdzie trafi. Proponuję, zacznijcie myśleć. Zacznijcie kwestionować to, co wam podają mass media, bo inaczej będziecie nadal w czarnej dupie. Sami widzicie, w jakiej sytuacji jesteśmy i wszyscy będziemy mieli to, czego pragniemy tak wewnętrznie. Ja przekazuję swój punkt widzenia, przekazuję swój sposób na to, by przejść na nową ziemię. Tak jak wspominałem, nie mam pewności, że ja tam się dostanę na tą nową ziemię. Ale przynajmniej mam taki imperatyw wewnętrzny, żeby mówić wam o tym, a każdy z was, co będzie chciał, to z tego, jak będzie chciał, tak będzie z tego korzystał. Nie ma tutaj żadnego obowiązku, wiem, że z wieloma to nie zarezonuje, ale to nie jest mój ból głowy. Nie przejmuję się tym, bo wiem, że każdy ma swoją ścieżkę i każdy ma swoje przeznaczenie. Przypominam, że najpierw trzeba poznać prawdę tutaj. Dopiero później możemy tą prawdę odcedzać gdzie indziej. Musimy się nauczyć tego, jak tą prawdę odcedzać, jak ją rozpoznawać. Bo w tej chwili kłamstwo przybrało się w szaty prawdy. Świat jest całkowicie odwrócony i ludzie myślą, że to, co widzą za oknami, jest prawdziwe. Mówiłem na początku tej audycji już o pewnych zakłamaniach. Ja nie chcę tego rozwijać, bo są youtuberzy, którzy tylko i wyłącznie zajmują się sprawami Matrixa i tym, co w lustrze. Ja raczej chciałbym pokazać wam ścieżki związane z duchowością, z tym, co w nas samych. Bo tu, w naszych sercach, kreuje się nasza rzeczywistość, która później pojawia się w postaci wydarzeń i ludzi. Tak to wszystko się dzieje. Tutaj ci, którzy akurat znają przestrzeń wariantów Zelanda, to będą mogli mniej więcej zrozumieć, jak to ta cała rzeczywistość jest kształtowana. To nie tylko zresztą Zeland o tym pisze. Jest wiele ksiąg, które pokazują, w jaki sposób wpływać na naszą rzeczywistość. Czas przyspiesza, owce w kręgach pokazują już, że wchodzimy w nowy etap. Więc proponuję, by zaufać sercu, ale najpierw te serca oczyścić. Bo nie ma chyba teraz ważniejszej sprawy, jak uwolnienie się od strachu, który jest największym, najmocniejszym narzędziem Matrixa. Jeśli mamy w sobie strach, trudno nam będzie wejść w przestrzeń serca i znaleźć drogę na nową ziemię. To raczej moim zdaniem jest niemożliwe, więc proponuję, oczyszczajcie się, jest metoda uwalniania emocji Hawkinsa, są inne metody i pracujcie nad sobą, bo to, że wydaje wam się, iż już jesteście przebudzeni czy oświeceni, niekoniecznie musi być od razu prawdą. Mówiłem o oświeconym ego i nadal to widzę w otoczeniu. Ja wiem, jesteśmy z natury leniwi, jeśli wydaje nam się, że czegoś nie musimy robić, no to po prostu tego nie robimy. No ale czasu jest niewiele i to, żeby zaraz pewnie znajdą się jacyś, że jestem czarnowidzem. Sytuacja się zweryfikuje, myślę, bardzo mocno i to już pewnie w grudniu, a w styczniu to będziemy mieli już ciekawe doznania. To wszystko zależy od tego, jak my podejdziemy do tego, co będzie się działo. Bo nie to jest złe, co pokazuje się w naszej rzeczywistości zewnętrznej, ale nasze podejście do tego, co przeżywamy. To nasze określenie tego, czym to dla nas jest, sprawia, że te wydarzenia są tym, a nie czymś innym w naszej rzeczywistości. Nie widzę sytuacji, w której w najbliższym czasie mogłoby być jakieś łagodne przejście. Suma summarum wierzę, że ludzkość wyjdzie zwycięsko z tej całej gry, ale nie mogę sobie wyobrazić, że cała ludzkość dostąpi tego, nazwijmy to, zaszczytu. Myślę, że to będzie bardzo niewielka grupka istot ludzkich, które przejdą na nową ziemię, zasiedlą ją i będą tworzyły nową rzeczywistość. Jest tak wiele brudu energetycznego i świata 3D w ludziach, którzy mają oświecone ego, że gdyby udało im się to przenieść na wyższe sfery, stworzyliby to na poziomie 5 i 6D jedynie nowe Matrixy. Na szczęście tamta rzeczywistość nie przyjmie tego wirusa, tego brudu świata 3D,
I dlatego moim zdaniem będzie bardzo silna selekcja, jeśli chodzi o istoty ludzkie. A kto chce, niech słucha. Być może jest to wołanie na pustyni. Nie myli z tym na puszczy, ale no, na pustyni. I każdy wyciąga wnioski sam. To już znowu powtórzyłem to po raz chyba trzeci. By przetrwać ten czas i być gotowym, należy być gotowym na poziomie ciała, duszy i ducha. Mentalność nowej ziemi jest moim zdaniem najistotniejsza w tym wszystkim. Jak mamy właściwą mentalność, właściwie się przygotujemy do zmian i właściwie zinterpretujemy to, co w świecie przychodzi, to, co się pojawi i to, co będzie się wydarzało. To musi się wydarzyć, bo świat musi się oczyścić. To jest wrzód. Świat jest bardzo chory. Ten wrzód musi pęknąć i się oczyścić. Jak wierzą Hindusi, Bóg Shiva tworzy nowe światy w miejscach, gdzie były stare, więc najpierw musi zniszczyć stary świat, żeby na tym miejscu powstało nowe. No wszak nie ma przestrzeni ani czasu, w związku z tym jest tylko tu i teraz. No więc jak jest tylko tu, no to najpierw musi coś zginąć, żeby pojawiło się nowe, żeby zrobiło miejsce na nowe. W tenże sposób właśnie archeolodzy odkrywają naszą przeszłość, dokopując się różnych warstw poniżej z poprzednich czasów i dowiadując się, jak wyglądało życie w tamtych epokach, w tamtych czasach. Teraz pewnie będzie podobnie, znowu gdzieś kiedyś ktoś może odkopie szczątki naszej cywilizacji po to, żeby dowiedzieć się, jak ona wyglądała, chociaż nie wiem, czy z poziomu świata 5-6D będzie to już takie interesujące, ponieważ tam moim zdaniem będą całkowicie inne wyzwania. Jeszcze raz przypominam, że warto jest stworzyć sobie takie bazy. W tych bazach zrobić jakieś zapasy jedzenia, ciepłą odzież, jakieś źródła alternatywnej energii, przede wszystkim wodę pitną, najlepiej gruntową. To jest podstawa, ponieważ jaszczur w tej chwili uderza najmocniej w wodę pitną. I tam znajdują się różnego typu chemikalia i trucizny, które mają zabijać, osłabiać, wykoślawiać. Kto chce, niech słucha, kto chce, będzie dociekał tego i będzie szukał prawdy. Prawda to leży na widoku, tylko wiele osób jej nie chce podnieść, nie chce się nad nią pochylić. No to chyba dojechałem do końca tej audycji. Myślę, że to już wystarczy. Jeśli weźmiecie to pod uwagę, może coś z tego wyniknie. Zaznaczam ponownie, że nie mam absolutnej pewności, że mam rację w tym, co mówię. Mówię to, co czuję wewnętrznie, co jest dla mnie prawdą, dla was może nie być. Ale przekazuję to tym, którzy chcą słuchać i którzy myślą podobnie. Także polecam moje programy następne. Będę się z wami dzielił tym, co mi w duszy gra i jakiego typu może nowe wizje będę miał. A proponuję przygotować się do zmian, które chyba już burzliwie teraz ruszą z kopyta i poszukać drogi do wyzwolenia, poszukać drogi do naszych serc, do naszych wnętrz. Tam znajdziecie odpowiedź. Zapraszam też na spotkanie warsztatowe, które odbędzie się 16, 17, 18 grudnia w okolicach Nowego Miasta Lubawskiego. Poprowadzę ten warsztat z Indii, a warsztat nosi tytuł Strategia przetrwania w czasach przełomu. Tu możesz czytać resetu. Będziemy przekazywali bardzo, bardzo przydatne naszym zdaniem informacje. Indii będzie też roztaczała przed Wami swoje wizje na temat przyszłości, bo jest jasnowiedzącą. No i cóż jeszcze? No, termin jest taki, który może być problemem dla tych, którzy żyją mocniej w Matrixie, którzy są przywiązani do tradycji. Ale dla istot, które idą ścieżką duchową, nie powinien to być żaden problem. Także zapraszam na warsztat, link do wydarzenia pod tą audycją. Informacje o wydarzeniu znajdziecie też na moich stronach na Facebooku. No i zapraszam do oglądania, lajkowania i wspierania moich audycji. Bardzo dziękuję darczyńcom, bo tylko dzięki Wam się utrzymuję. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.